Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Kochani, na tę tajemnicę natknęłam się dzięki opowieści sąsiada rodziny Ukarów, który był nią tak wstrząśnięty, ale i zupełnie skonsternowany, że postanowił dowiedzieć się czegoś więcej, przeprowadzić coś w rodzaju swojego prywatnego śledztwa dla True Crime Wire, gdzie opisał całą tę historię, zaczynając od tego, że jeden z jej głównych bohaterów, dr Manas Ukar, szanowany i odnoszący sukcesy turecki imigrant z Armenii, inżynier zajmujący się w Ameryce rekonstrukcją wypadków, mieszkający w San Clement w hrabstwie Orange, napisał sztukę, a właściwie to bardziej scenariusz filmowy. W 1996 roku nadał mu tytuł Zabij mnie ostatniego. To była dziwna tytułowa prośba i po części wydaje się, że została spełniona, choć przecież pierwotnie dotyczyła fikcyjnego świata. Cała rodzina doktora straciła życie w maju 2008 roku w niezwykle tajemniczych okolicznościach, a policja i środowisko sąsiadujące z tą spokojną, trochę nawet wycofaną, lecz przemiłą rodziną nie mogło się otrząsnąć ze zdumienia, a już na pewno wyjaśnić tego, co się stało. Bo do tych ludzi, jak mówili, nic nie pasowałoby mniej niż ta ogromna sensacja, jaką wywołało koszmarne zdarzenie w ich domu. Sami nie wyjaśnili nic. Nie zostawili listów, notatek, żadnych planów czy wiadomości. Policja początkowo była pewna, że sama znajdzie tło tych zdumiewających wydarzeń, bo musi się przecież ono kryć gdzieś w ich życiu, ale nie było to takie proste. W końcu detektyw Salcido powiedział: nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało i nawet nie zamierzam już więcej zgadywać. Ale sąsiad, Ned Madden, nie zamierzał z kolei się poddać i jak sądzi, wyjaśnił kulisy tej sprawy. I ja najwięcej miejsca poświęcę właśnie temu, co odkrył, bo dziś to jedyne wyjaśnienie, jakie mamy. Co prawda wciąż potencjalne, ale jednak oparte na pewnych faktach, treści rozmów ze świadkami i obserwacjach bliskich. Są i inne teorie, ale to już zwykłe spekulacje, nie korespondujące jednak z żadnymi uchwytnymi przesłankami. To już klasyczne domysły. Co prawda i do nich się odniosę, ale jednak jest różnica jakościowa pomiędzy wynikami śledztwa Neda a resztą domysłów. Zresztą mam wrażenie, że choć sami uczestnicy tych wydarzeń werbalnie nie wyjaśnili swoich motywów, to ich zachowania, słowa, pewne wydarzenia z ich życia uprawdopodabniają teorię prywatnego śledczego. Zresztą w sumie nie tylko jego, bo przyjmowana jest już z tego, co widzę, raczej jako ta najbardziej prawdopodobna wersja i pod takim kątem komentowana. Nim jednak zaczniemy temat na dobre, chciałabym króciutko powiedzieć Wam o pewnej nowości na kanale True Mysteries, która myślę, że dla wielu z Was na tym kanale będzie bardzo interesująca. Śledztwo z dreszczykiem, gdzie badamy niesamowite sprawy, dziwnych wydarzeń, na przykład zaginięć, tak tajemniczych jak to matki i córki, które weszły do windy, nagrały to kamery, widać było również na materiale, jak z niej wychodzą, ale potem zniknęły. Ślad urwał się na wiele lat. Na moim drugim kanale dzięki tej serii możecie również zgłębić tajemnice dzieci, które po trzęsieniu ziemi miały się odzywać spod ruin. Gdy przekopano gruzy, okazało się, że sytuacja wygląda zupełnie zaskakująco. Dzieci tam nie było. Z kim rozmawiali ratownicy? Ale teraz już wróćmy do bieżącego odcinka. Dla Neda, sąsiada rodziny, wszystko zaczęło się pewnego dnia 2008 roku, który to rok wielu Amerykanom kojarzył się z ogromnym ekonomicznym kryzysem. Bezrobocie wynosiło powyżej 10%. Na giełdzie notowano spadki oscylujące wokół 46%. Ludzie tracili swoje domy i zaczynali żyć z dnia na dzień i na skraju ubóstwa. Kiedy po południu w niedzielę 25 maja w dzielnicy zawyły wszystkie możliwe syreny, policyjne, strażackie, ratownicze, mieszkańcy zaczęli podejrzewać, że być może doszło do jakiejś tragedii na tym tle. Czyżby jeden z członków rodziny Ukarów nie wytrzymał tego napięcia i odebrał sobie życie? Wtedy niestety tego rodzaju sytuacje nie należały do rzadkości.
Bardzo szybko mieszkańcy zorientowali się jednak, że musi chodzić o coś innego, ponieważ nad przepięknym domem z widokiem na Pacyfik zaczęły latać helikoptery stacji telewizyjnych i maszyny wynajęte przez największe redakcje w kraju. Wszyscy w tej okolicy rzucili się do telewizorów, by na żywo oglądać przekaz z wydarzeń, od których dzieliło ich kilkadziesiąt metrów. Wszyscy stracili życie. Manas, który miał wówczas 58 lat, jego żona, Margaret, 48-letnia, jej mama, 72-letnia pani Kesisoglu oraz 21-letnie bliźniaczki, Margo i Grace. Kiedy gruchnęła ta upiorna informacja, sąsiedzi uświadomili sobie, że ostatnio rzeczywiście nikt nie widział żadnego z członków tej rodziny. Chociaż Porsche i dwie Toyoty były przecież na podjeździe. Z drugiej strony od jakiegoś czasu wielu mieszkańcom wydawało się to jednak trochę dziwne. Szczególnie, że głowa rodziny zwykle informowała sąsiadów, iż wyjeżdżają. A tym razem takiego sygnału nie było. Ale oczywiście obowiązek opowiadania ludziom z okolicy o planach w rzeczywistości nie istnieje. To co najwyżej chęć czy dobra wola, więc sąsiedzi nie rozliczali tej rodziny z jej wolnego czasu. Teraz jednak stało się jasne, że ci, którzy niepokoili się bardziej niż inni i dobijali się do tego domu, by upewnić się, że wszystko w porządku, mieli rację, że coś tu nie gra. Nie mogli jednak ustalić co, bo okna były pozasłaniane, drzwi zamknięte. W domu nie słychać było żadnych oznak życia. Według sąsiadów było niemal pewne, że wszyscy pojechali na majowe wakacje. Problem tylko w tym, że bracia małżeństwa niepokoili się także, a oni już na pewno wiedzieliby o wakacyjnych planach. Kiedy zadzwonili do sąsiadów, prosząc o informacje na temat swoich najbliższych, dowiedzieli się, że nikt ich nie posiada. Zdenerwowani tej właśnie niedzieli wyruszyli do domu Margaret i Manasa, by sprawdzić, co się dzieje. Zauważyli od razu zaparkowane samochody i wobec braku informacji o wyjeździe zdecydowali się natychmiast wybić okno. Wiedzieli, że całą tę sytuację można wytłumaczyć tylko czymś nagłym i nieprzewidywalnym, co przydarzyło się tej rodzinie. Armeni Kesisoglu i dr Kalust Ukar, bracia małżeństwa, wezwali policję. Zastępca szeryfa wyruszył do sąsiadów z informacją, że cała rodzina straciła życie. 5 osób. Znaleziono ich w głównej sypialni, na parterze i w garderobie, która była pomieszczeniem tuż obok. Było pewne, że Manas zginął od kuli. Margaret leżała obok niego w garderobie. Obok ciał były dwa pistolety. Widać było jednak, że korzystano tylko z jednego. Bliźniaczki i ich babcia leżały w sypialni, a właściwie to dziewczyny były w łóżku, natomiast starsza pani jakby siedziała na krześle. Policjanci natychmiast zauważyli, że obok łóżka, w którym znajdowały się bliźniaczki, stały szklanki i jakieś butelki. Po analizie okazało się, że jest to mieszanka silnych leków, w tym na receptę. Poza tym jednak w domu było idealnie, czyściutko, wszystko na swoich miejscach. Żadnych śladów włamania, plądrowania, walki, obrony, ucieczki. Żadnych poprzewracanych mebli, postrącanych bibelotów. Zupełnie jakby dziewczyny i babcia po prostu odpoczywały lub czekały na koniec. Zupełnie jak ojciec i matka w garderobie przy głównej sypialni. Lekarz nie miał wątpliwości, że cokolwiek tu zaszło, stało się to kilka tygodni temu, bo stan ciał był już okropny. Nie będę tu może odwoływać się do szczegółów, bo myślę, że nie o to tu chodzi. Sąsiedzi szybko zorientowali się, że policja podejrzewa, iż głównym winowajcą całej tej sytuacji była Margaret, ponieważ wszystko wskazywało na to, że to ona podała całej rodzinie silne leki i mając przekonanie, że jej mąż jako najbardziej postawny i silny może przetrwać, upewniła się jeszcze, że jej plan się powiedzie, posyłając kulę w jego klatkę piersiową, a potem na wszelki wypadek jeszcze jedną w okolice głowy. To jego posłała na tamten świat jako ostatniego, po czym wycelowała w siebie. Była jedyną, w której organizmie nie znaleziono, jak się potem okazało, wikodinu. Między innymi, ale to głównie jego stężenie, zbyt wysokie, spowodowało krytyczny stan, a potem odejście członków tej rodziny. Dlaczego jednak miałaby to zrobić?
odnosili ogromne sukcesy. Mieli przepiękny dom. Wydawali się być razem szczęśliwi. Byli też zdrowi, a przynajmniej tak to wyglądało z zewnątrz. Teraz sąsiadom przyszło do głowy, że śledztwo wszystko wyjaśni. Zapewne szybko uda się odkryć jakąś finansową katastrofę, zdrowotny kryzys, czy na przykład zdradę, albo jakąś kompromitującą sytuację, która zhańbiłaby rodzinę. Problem tylko w tym, że policja doszła do wniosku, że żaden z tych motywów nie może mieć zastosowania w tym przypadku. Wydawało się, że wszystko jest w porządku. I rzeczywiście sąsiad przypomniał sobie, że choć ta rodzina nie była może szczególnie otwarta i skora do zabawy, na przykład przy grillu, to zaproszona kiedyś na przyjęcie odnalazła się w tej sytuacji dość dobrze, jak na to, że ogólnie nie była zbyt zżyta z lokalną społecznością. Wszyscy jej członkowie byli zadowoleni, spokojni, uśmiechnięci. Wydawało się, że mimo wszystko czują się bardzo komfortowo i w swoim własnym towarzystwie i na przyjęciu wśród innych. Byli bardzo kulturalni, stonowani, ale i uśmiechnięci oraz przyjaźni. Sąsiad wspomina, że było przyjęcie bożonarodzeniowe u innych sąsiadów. Gdy Ukarowie przybyli, natychmiast uśmiechnęli się do wszystkich uczestników. Wydawali się rozpromienieni, chociaż bliźniaczki uśmiechały się dużo bardziej nieśmiało niż rodzice. Nie bardzo wiedziały, co powiedzieć. Nie kryły się jednak po kątach, być może z nadzieją, że uda im się zawrzeć jakiejś znajomości, choć same ich nie inicjowały. Części imprezowiczów takie podejście w ogóle nie przeszkadzało. Choć inni skomentowali jednak, że chwała Bogu za to przyjęcie, bo można się przynajmniej upewnić, że dziewczyny w ogóle jeszcze istnieją na tym świecie, tak rzadko były widywane. Mimo wszystko w ich zachowaniu nigdy nie było widać spięcia, nerwowości, agresji czy czegoś, co mogłoby teraz naprowadzić sąsiadów, a przede wszystkim policję, na jakikolwiek trop. Śledczy po wielu miesiącach ciężkiej pracy nie znaleźli nic, co mogłoby ich prowadzić do rozwiązania. Można było tylko stwierdzić, że ktoś wyprawił 4 osoby na tamten świat, a potem i siebie. Czy ci ludzie zgodzili się na to sami, dobrowolnie, czy wypili trującą substancję, a na końcu prowodyr? Czy bronili się, nie chcieli tego? Ktoś ich jakoś podszedł. I czy to prawda, że spirytus movens z całej tej akcji była pani domu? Ale bardzo szybko w okolicy wydarzyło się coś, co kazało mieszkańcom zastanawiać się, czy te dwie sprawy nie są ze sobą w jakiś dziwny, tajemniczy sposób powiązane. 2 domy dalej, kilka dni później zmarł Miguel Villabueno, który był w separacji z żoną Lynn. Jak się okazało, ona również mniej więcej w tym samym czasie straciła życie. A trzeba powiedzieć, że wcześniej ich 10-letni syn, kilka dni po świętach Bożego Narodzenia, zginął w wypadku samochodowym. Tak więc 2 domy przy jednej ulicy opustoszały w maju 2008 roku. A to wciąż nie był koniec, bo niebawem aresztowano 56-latka, również mieszkańca tej ulicy, za oszustwa finansowe. Czy te wszystkie wydarzenia mogły mieć ze sobą coś wspólnego? Czy też potęga przypadku jest tak niezmierzona, że aż tyle niepowiązanych ze sobą wydarzeń mogło mieć miejsce w tym samym czasie? To również nie pozostało bez wpływu na sąsiada, który pragnął rozwikłać tajemnicę rodziny z domu obok, od której, jak się wydawało, wszystko się zaczęło. Dlaczego w ruch poszło magnum kaliber 357 i skąd ten Wicodin? Czy warto poświęcić czas na rozważania, dlaczego Ukarowie zrobili to akurat w garderobie? Czy chodziło o to, by stłumić wszelkie hałasy, oczywiście przede wszystkim strzały? Jeśli tak, to było to skuteczne, ale nie do końca, ponieważ rzeczywiście córka sąsiadów słyszała coś, co brzmiało jak krzyki, bardzo emocjonalna wymiana zdań i strzały. Ale gdy o tym opowiadała na głos, to jej samej wydało się to jakieś dziwne, nieprawdopodobne i faktycznie nikt z dorosłych jakoś nie bardzo jej wierzył. Ale jeśli miała rację, to te krzyki mogłyby świadczyć o tym, że to wcale nie była do końca zaplanowana akcja, w każdym razie nie przez wszystkich, i Ukar wcale nie chciał umierać. Wydawało się, że to jego głos słyszała młoda sąsiadka. Czy bliźniaczki były świadome tego, jaki napój wypiły? Czy mogłyby nie wyczuć, że w napoju rozpuszczony jest środek uspokajający, przeciwalergiczny i przeciwdepresyjny?
kto je wypisał i komu. Nie dało się niestety ustalić, na czyje nazwisko została wypisana recepta. Czy babcia mogła brać w tym wszystkim udział, zgodzić się na coś takiego? 10 lat po tych wydarzeniach było już jasne, że detektywi nie ustalą niczego więcej. I wtedy właśnie sąsiad zdecydował się działać, ponieważ uważał, że okolica nie zazna spokoju, jeżeli ta sprawa nie zostanie zamknięta na tyle, na ile się da. Uważał, że byli to przecież ludzie, którzy mieli swoje pragnienia, kierowali się jakimiś ideałami i ambicjami. Jednak teraz postrzegani są jako szaleńcy bądź krewni kobiety, która w jakimś amoku odebrała im życie. Dziennikarze wielokrotnie pytali sąsiadów, czy doszli do tego, co spowodowało to wszystko, cały ten dramat. Ale oni konsekwentnie odmawiali odpowiedzi. Ale po dekadzie zdecydowali się mówić, bo owszem, co nieco ustalili. Wiedzieli przecież, jak wyglądała historia tej rodziny. Jak już wiecie, Ukarowie byli postrzegani jako mili, spokojni, pięknie ubrani profesjonaliści, zawsze stonowani i kulturalni, choć przy tym szczerze uśmiechnięci. Pani Ukar wyglądała na bardzo dobrotliwą, inteligentną, bystrą kobietę, która znalazła swoje miejsce w życiu. Niestety, miało się okazać, że wszystko to pozory, bo rodzinę trawi nieustanny ból i poczucie niespełnienia, dramatyczny spadek poczucia własnej wartości. Dobrobyt finansowy, pobożne życie jako ormiańscy chrześcijanie nie zapewniły im spokoju. Wprowadzili się do tego domu w 1992 roku, a miejsce to wybrała najprawdopodobniej Margrit. To ona zarządzała też domowymi finansami. Podejmowała główne decyzje dotyczące córek, no i takich rzeczy jak właśnie dom, ogród czy inwestycje. Ale także silną ręką prowadziła rodzinny biznes. Z jednej strony konkretna, stanowcza i inteligentna, ale z drugiej zawsze uśmiechnięta. Nie była jednak na pierwszy rzut oka tak urocza jak jej mąż, który na początku na widok sąsiadów chętnie przechodził przez ulicę lub przez trawnik, by się przywitać i przedstawić, pogadać. Wtedy jeszcze był skłonny mówić nieco więcej o swojej rodzinie, z którą zamierzał zacząć tu nowy rozdział ich życia. Wyznał różnym sąsiadom, którzy z czasem złożyli całą tę historię w całość, że pochodził z Turcji. Był inżynierem, który utrzymywał się głównie z pracy przy procesach sądowych dotyczących wypadków. On zawodowo spełniał się całkowicie, ale z czasem musiał przyznać, że jego żona wręcz przeciwnie. W Turcji była znanym i cenionym lekarzem. Skończyła bardzo trudne studia, którym poświęciła wiele i czasu, i nakładu pracy, i pieniędzy. Nie tylko zdobyła dyplom, ale również praktykowała. Natomiast w nowym kraju nie mogła rozpocząć już tak świetlanej kariery. Zmagała się z tym, że jest tu lekarką kompletnie nieznaną, z obcym dyplomem, bez żadnej lokalnej przeszłości. Miała ogromne problemy, by udowodnić, że ma prawo wykonywać tu swój zawód. W końcu, zmęczona i zniechęcona walką, skupiła się na prowadzeniu domu i na opiece nad córkami. Mąż bardzo ją w tym wspierał i, jak mówili sąsiedzi, początkowo był całkowicie przekonany, że wszystko się ułoży. Często się śmiał, był bardzo przyjazny, wesoły i optymistyczny. Jak określił to sąsiad, jego równolatek, jego ciemne źrenice zwykle wpatrywały się w rozmówcę. Był elokwentny, otoczony aurą spokojnego autorytetu. Wyczuwało się pewność siebie, ale miał też kojącą osobowość i bardzo bystry umysł. Przez pierwsze lata sąsiedzi czasem rozmawiali o filmach, polityce, biznesie, historii i bieżących wydarzeniach. Manas żartował nawet, że jego imię pochodzi od legendarnego tureckiego bohatera i oznacza inteligencję, i to dlatego tak lubi mędrkować z sąsiadami. Mężczyzna pochwalił się, że w Stanach wzmocnił swoje wykształcenie. Miał tytuł inżyniera, ale teraz zdobył jeszcze magistra i doktora inżynierii mechanicznej na Syracuse University. Z czasem zaczął pracować w Nowym Jorku jako naukowiec i ekspert sądowy. Sąsiedzi pomyśleli, że trafiła im się wspaniała rodzina. Doktor inżynierii i lekarka. Profesjonaliści gotowi zawsze porozmawiać ze swoimi sąsiadami i pomóc, kiedy trzeba. W pierwszym roku ich mieszkania w tej okolicy wydali nawet kameralne przyjęcie. Sąsiedzi mieli okazję spędzić czas na tarasie domu tej rodziny z widokiem na San Clement i Pacyfik. Dom położony był cudownie,
na skarpie, która stanowiła obłędny punkt widokowy. Manas opowiadał z przyjemnością o tym, jak pracowało mu się jako profesor na Uniwersytecie Syracuse i w jaki sposób rozwinął swoją karierę jako inżynier badający wypadki. Otóż pewnego dnia poproszono go jako eksperta, by okazjonalnie zeznawał na rozprawie. Okazał się tak kompetentny, dokładny i profesjonalny, że coraz częściej zlecano mu analizy i zapraszano do sądu. Ostatecznie rozpoczęto z nim współpracę na stałe. Ale już wtedy było wiadomo, że Margaret jest dużo mniej spełniona niż mąż. Wydawało się, że będzie inaczej. W Turcji trafiła na czas, kiedy kobiet w prestiżowych zawodach, prawniczek, lekarek, naukowców, pilotów itd. było coraz więcej. Nikt się już temu nie dziwił. Kobiety robiły karierę, były świetnie wykształcone i profesjonalne. W Turcji, jak się okazuje, jest pod tym kątem statystycznie nawet lepiej w porównaniu z wieloma innymi krajami Zachodu, szczególnie jeśli chodzi o liczbę lekarek. Sąsiedzi łatwo się zorientowali, że kobieta liczyła na ogromną karierę w Stanach, gdzie pod tym kątem miało być przecież jeszcze łatwiej. Była pewna, że jej ciężka praca zaowocuje niezależnością, prestiżem, dumą z siebie i wygodnym, dostatnim życiem. Być może pełnym odpowiedzialnej i ciężkiej pracy, ale takiej, o jakiej całe życie marzyła. Potem jednak w rozmowach z sąsiadami Manasą wymknie się słowo monk z francuskiego. Nie wszyscy je znali, a kiedy sprawdzili, okazało się, że to określenie na kogoś, kto nie ma możliwości wykonywania określonej pracy, pomimo posiadania wykształcenia i zdolności do realizacji się w niej. Innymi słowy, kogoś niespełnionego, kogo dręczą niezrealizowane ambicje i często ogromne rozczarowanie sobą. Być może już wtedy można się było domyślać, że oto tli się tu powoli jakiś groźny wkrótce ogień, który na razie co prawda trawi panią domu, ale czy zajmie się od niego więcej? Manasowie niezbyt często uczestniczyli w sąsiedzkich imprezach, ale kiedy spotykali się gdzieś na ulicy, doktor od czasu do czasu rzucał jakieś ciekawostki na swój temat. Pod koniec lat 90. zdradził sąsiadom, że próbuje swoich sił jako pisarz. Mówił to ze śmiechem i nie od początku było wiadomo, że nie jest to żart. Ale z czasem można było przypuszczać, że być może zaczął pisać hollywoodzkie scenariusze. Wspominał nawet, że niespodziewanie upomniały się o niego znane nazwiska. Zmienił też wtedy sposób ubierania się, styl. Nie nosił już białych koszul z wykrochmalonym kołnierzykiem, ale jak to określił sąsiad, ekskluzywny strój codzienny. Aksamitne spodnie dresowe w kolorze grafitowym i luksusową sportową kurtkę z ciemnego polaru, na nogach trampki Nike. Ale było coś jeszcze. Wcześniej inżynier uwielbiał swoje białe włosy, które naturalnie straciły barwnik. Teraz jednak pomalował je, wrócił do czerni. Był bardzo zadowolony. Wydawało się, że jego scenariusze mają wzięcie i szansę na realizację filmową. Najwyraźniej jednak mężczyzna, niedoświadczony w farbowaniu włosów, przeżył niezły szok, gdy zaczęły odrastać i fryzura przybrała kolor biało-czarny. Wówczas na szczęście obciął te ciemne, ale został też już przy siwych. Porzucił także nowy styl ubierania się i wrócił do starego, biznesowego. Ale niestety nie był już także taki radosny i energiczny jak jeszcze niedawno. Z czasem ten szczęśliwy człowiek zmieniał się w chmurnego, ze zmarszczonymi brwiami i zdesperowanym, chłodnym spojrzeniem. Nie opowiadał już o swoim dzieciństwie w małym miasteczku w środkowej Turcji, w Zarze, gdzie jego ojciec, który był krawcem, motywował go, by w rodzinnym kraju studiował inżynierię i uzyskał dyplom, co też się stało jeszcze zanim wyjechał do Stanów. A fala imigracji, w którą się wpisał, była dość dobrze zbadana przez naukowców. Socjologom udało się udowodnić, że wtedy, w latach 60. i 70., do Stanów przybyli głównie Turcy wysoko wykwalifikowani – lekarze, inżynierowie, naukowcy i studenci. A to różniło tę od poprzednich fal imigracji, które wiązały się jednak z napływem niewykwalifikowanych osób szukających pracy. Jednak dzieciństwo i młodość pani Kesisoglu były dużo bardziej dramatyczne. Jej rodzina została bardzo mocno doświadczona w czasie pogromu chrześcijańskich Ormian. Margo i Grace, bliźniaczki, potem poznały tę historię od babci i od rodziców. Była ona tak szokująca, traumatyczna i trudna,
że pozostawiła na ich psychice trwały ślad. Bliźniaczki zaczęły ubierać się na czarno i nosiły ormiańskie krzyże, co wyraźnie pokazywało, jak głęboko przeżyły opowieści, które przekazała im babcia i jak bardzo chciały oddać hołd swoim przodkom. Pomimo, że wychowały się już w Stanach, bo już na początku lat 80. Margaret opuściła Turcję, dołączyła do męża, a w 1986 roku urodziły się bliźniaczki, to jednak głównie babcia dziewczynek, która także przybyła do Stanów, dbała o to, by dobrze znały historię. Po wszystkim, co się wydarzyło, do sąsiadów dotarły plotki, że tak naprawdę pani Kesisoglu, niby babcia, to starsza siostra Margaret, która ją wychowała. Jednak rodzina potem dementowała te wiadomości. Nie wiadomo jednak, czy to któryś z członków rodziny kiedyś powiedział coś takiego sąsiadom, bo była to prawda, choć rodzina nie chciałaby ktokolwiek o tym wiedział, czy też rzeczywiście była to jakaś plotka, choć nie mam pojęcia, skąd miałaby się wziąć. I przede wszystkim po co ktoś miałby coś takiego mówić. No ale to już pozostało niejasne. Tak czy inaczej, z czasem inżynier z sąsiedztwa zaczął się zmieniać i widać było, że rodzina izoluje się coraz bardziej. Jest tam jakiś wewnętrzny problem. Wychodzą coraz rzadziej, nie korzystają również z frontowych drzwi. Kiedyś kurier przez pomyłkę zostawił paczkę pod drzwiami sąsiadów, a kiedy ci poszli oddać ją adresatom, ukarom, oni nie otwierali drzwi, chociaż bliźniaczki powinny być w domu. Sąsiad zostawił paczkę pod drzwiami, a potem zapytał przy okazji, czy dotarła. Pan domu grzecznie podziękował i wyjaśnił, że rodzina teraz nie korzysta z frontowych drzwi, ponieważ pchają się tamtędy węże, więc wolą używać bramy garażowej. Ale z innym sąsiadem odbył przełomową z punktu widzenia wyjaśniania tej sprawy rozmowę. Pewnego dnia mężczyzna wyszedł z domu bardzo zdenerwowany. Wydawał się zrozpaczony, nie potrafił się opanować. Sąsiad zatroszczył się o niego, pytając, czy wszystko w porządku. Manas wyrzucił z siebie, że Margo i Grace zostały odrzucone przez Wydział Medycyny na Uniwersytecie Adwentystów Dnia Siódmego Loma Linda. Mężczyzna nie krył, że dostanie się dziewcząt na ten wydział. To był plan, który cała ta rodzina realizowała od lat. Na tym się skupiała. Marzyła o tym, by dziewczyny uczyły się w szkole medycznej. Bardzo im zależało również na tym nachyleniu religijnym. Ukar wyznał, że jego żona jest zdruzgotana. Wyraźnie sam był w szoku. Nosił w sobie emocje, którymi przed chwilą nasiąkł w domu. Nie mógł się powstrzymać i wyrzucił z siebie, że teraz rodzina zamierza ukarać Boga za tę ogromną zdradę. Przyznał, że on i tak był dumny z bliźniaczek. Ale nie krył też, że z ogromną nadzieją czekał na urzeczywistnienie planów nauki na Wydziale Medycznym. Ale dla Margaret odrzucenie dziewcząt było kompletną klęską. Nie mogła uwierzyć, że tak się stało. Przecież w tej intencji modliła się długimi godzinami, czasem dzień i noc, latami. Poświęcała się na różne sposoby, by przypodobać się Bogu i wymodlić karierę dziewcząt, taką, jaka ją ominęła. Była tak pewna, że ten ogromny nakład religijnego zaangażowania przyniesie oczekiwane rezultaty, że rodzina w ogóle nie miała planu B. Jeśli nie szkoła medyczna, to nic innego. Dla pani Ukar było to w ogóle nierealne, bo ten plan A, jego realizacja, była pewna przy pomocy Boga. A ten ich zawiódł. Sąsiad był wstrząśnięty. Zrozumiał, że tę rodzinę dotknęło coś głębokiego, mocnego, druzgocącego, ale nie do końca też rozumiał, co znaczy, że teraz ukarają Boga. Co prawda domyślał się, że może chodzić o to, że dla odmiany po życiu głęboko religijnym dopuszczą się na przykład jakiegoś grzechu, ale nie miał pojęcia, co to mogłoby być i w ogóle czy dobrze myśli. Potem okaże się jeszcze, że właściwie to w pewnym sensie były dwa plany A. To znaczy obydwa związane były z praktykowaniem przez dziewczyny medycyny po skończeniu odpowiednich studiów, ale nie musiała to być Loma Linda. Gdy sąsiad prowadził swoje śledztwo, otrzymał maila od profesora psychiatrii Davida Feifela. Napisał on, że znał Margo i Grace, bo zgłosiły się do niego jako asystentki naukowe do programu badawczego w 2007 roku. Twierdziły, że ich marzeniem było uczęszczanie do szkoły medycznej Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Nie wspominały natomiast nic o Loma Linda. I rzeczywiście złożyły podanie na Wydział Medyczny Uniwersytetu,
Profesor napisał list polecający, bo bardzo chciały zostać psychiatrami, ale niestety zostały odrzucone. Sąsiedzi zrozumieli, że Ukarowie są upokorzeni, wściekli, obrażeni na Boga i gotowi dać mu znać, jak bardzo im przykro, że tak ich potraktował. Byli zagniewani. Otoczenie było nawet zaskoczone, bo nikt nie spodziewał się, że oni aż tak wiele uwagi przywiązują do religii. Owszem, wiedzieli, że była ona dla nich bardzo ważna, jednak nikt nie domyślał się, że dręczą ich może jakieś zaburzenia obsesyjno-kompulsywne na tle religijnym. W każdym razie, że jest jakiś problem, wszystko to zaszło za daleko. Chodzili do ormiańskiego kościoła Najświętszej Marii Panny w Costa Mesa, ale raczej w święta i nie udzielali się jakoś specjalnie w kongregacji. Owszem, Margrit była przyjaciółką Jezusa, czyli działała w grupie modlitewnej, ale wydawało się, że raczej praktykują tak prywatnie, w zamknięciu, w domu, w ciszy, przez co niewiele osób wiedziało, że jest to fanatyzm. Po tych porażkach własnych i córek Margrit zniknęła z oczu sąsiadów prawie zupełnie, choć w pierwszych latach mieszkania w tej okolicy często była widziana, gdy przechadzała się osiedlem. Uśmiechnięta, bardzo szykowna, pięknie ubrana i atrakcyjna. Widać było, że jest kobietą z klasą, bystrą i pewną siebie. Nie okazywała nikomu wyższości ani zniecierpliwienia. Modna erudytka miała autorytet. Wielu uważało, że to ona rządzi w domu i podporządkowała sobie niejako męża, który jednak również miał silną osobowość i mocny charakter, więc był to wyczyn. Tak naprawdę jednak sąsiedzi zdawali sobie sprawę, że nikt nie wie o niej nic, nie potrafi zgłębić jej charakteru i w rzeczywistości nie ma pojęcia, co ją cieszy czy co smuci, z czego jest dumna, a co jej przeszkadza. Być może oprócz tego, że nie zrobiła w Stanach takiej kariery, o jakiej marzyła. Od czasu do czasu rodzina przebąkiwała coś o tym, że bardzo martwiła się trudnościami z odzyskaniem spadku z majątku wuja, który był głową ormiańskiego kościoła ortodoksyjnego i najprawdopodobniej został gwałtownie pozbawiony życia. Margrit, która przeżywała stratę wuja, a także późniejsze problemy, uważała, że winny jest rząd, który komplikuje sprawę spadku. Ale to wiedzieli tylko najbliżsi sąsiedzi. Wspominają, że miała tendencję do patrzenia w twarz, ale nie w oczy. Miała serdeczny, ale jak to określali, powierzchowny uśmiech, którego zwykle używa profesjonalista w stosunku do nieznajomych, którzy po prostu są klientami. I tu niespodzianka, bo kobieta miała gdzie ćwiczyć, miała swoją klientelę. A sąsiedzi odkryli to zupełnym przypadkiem. Kiedyś jedna z rodzin odwiedziła centrum handlowe. Tam weszła na najwyższe piętro, by zajrzeć do części handlowo-gastronomicznej. W witrynie jednego z okien widniały zdjęcia pięknych bliźniaczek, które pozowały jak profesjonalne modelki. Prezentowały biżuterię, bo jak się okazało, tajemnicza sąsiadka prowadziła ekskluzywny biznes jubilerski. Nie była jednak skrępowana tym, że oto nakryli ją sąsiedzi. Wydawała się być zadowolona, była dla nich bardzo sympatyczna i przez chwilę wszyscy miło rozmawiali. Sąsiedzi byli pod ogromnym wrażeniem tego, co znajduje się w sklepie. Szafiry, rubiny, szmaragdy, perły i diamenty. Wszystko to było inne, niestandardowe, wyjątkowe i bardzo, bardzo drogie. Wydaje się, że niepowodzenie tego sklepu, bo niestety upadł, było kolejnym ogromnym ciosem dla kobiety, która zorganizowała sobie karierę zastępczą. Nie mogła być lekarką, ale mogła prowadzić biznes. Niestety jednak nie powiodło się to. A kiedy sąsiedzi, gdy przy najbliższej okazji to odkryli, zapytali, co się stało, odpowiedziała krótko: wszystko, co mówią o szwagrach, to prawda. Jak udało się później ustalić, prawdopodobnie to był jeden z przełomowych momentów, zresztą dramatycznych w skutkach. Kobieta najwyraźniej poddała się, zrezygnowała ze swojej kariery i ze swojego życia. Pocieszała się jednak tym, że jeszcze nie wszystko stracone. Ona co prawda już machnęła ręką na osobiste ambicje, ale przecież od lat szykowała karierę dla córek, które miałyby wypełnić pustkę ziejącą w niej samej. Zresztą kobieta od początku angażowała się bardzo w życie szkolne, w naukę dziewczyn, zajęcia pozalekcyjne. Starała się towarzyszyć bliźniaczkom w każdej chwili, by kontrolować, czy nie marnują czasu i czy aby na pewno się rozwijają.
Cel był tylko jeden – ukończenie elitarnych studiów przez Margo i Grace. Dlatego najpierw zapisały się na uniwersytecki kurs biologii człowieka, a Margaret przyznała przyjaciołom, że sama również uczy dziewczyny, udziela im korepetycji i będzie tak aż do momentu dostania się ich do szkoły medycznej. Znajomi powiedzą później, że bliźniaczki nie miały żadnych szans wymigać się od tego scenariusza. Być może go zaakceptowały, ale nawet jeśli nie, to matka była tak dominująca, nieubłagana i zdecydowana, że nie miały jak same wybrać swojej przyszłości. Manas starał się tak długo jak mógł, by sytuacja w domu była harmonijna. On nie traktował swoich córek jako planu na życie, ale jak to mówił, były jego kochanymi maluszkami, pomimo że dziewczyny były już prawie dorosłe. Dla niego wciąż były uroczymi dziewczynkami i cieszył się, gdy dbały o swoje kasztanowe włosy, kolorowo się ubierały, cieszyły się życiem. Był dumny z pięknego, wielkiego zdjęcia w witrynie sklepu jubilerskiego, który nosił ich imiona. Był również bardzo dumny z ich więzi. Margo i Grace właściwie nigdy się nie rozstawały. Chodziły razem do gimnazjum, liceum, potem na zajęcia w szkołach wyższych. Ubierały się identycznie lub bardzo podobnie. To nie były dziewczyny, które kochały szaleństwa, imprezy czy głośne życie. Nigdy nie próbowały używek i nie szalały. Może dlatego rówieśnicy uważali, że są inne, trochę dziwne, ale one się tym nie przejmowały, bo miały siebie, przynajmniej do czasu. Bo w pewnym momencie widać było, że ich izolacja zyskuje jakby mroczny wymiar. Były coraz ciemniej ubrane, coraz mocniej eksponowały ormiańskie krzyże. Były też coraz smutniejsze i jakby przygnębione, jakby zrozumiały, że ojciec, ostoja spokoju, również przeżywa dziwne emocje. Czy poddał się wszechogarniającej ich matkę rozpaczy? Czy uwierzył w to, że jedyną szansą na uratowanie tej rodziny są ich studia medyczne? Gdy straciły na nie szansę, załamał się zupełnie? Gdy ta rodzina przestała istnieć, 29 maja 2008 roku Daniel Johnson w internecie wspominała Margo i Grace, swoje przyjaciółki, z którymi przyjaźniła się od lat. Dziewczyny były zawsze bardzo utalentowane naukowo i już w 6 klasie powiedziały, że chcą zostać dramatopisarkami. Pracowały nad scenariuszem do filmu. Na początku szkoły średniej zdecydowały jednak, że będą lekarkami. Również w szkole średniej interesowały się modą i był okres, gdy nosiły markowe dżinsy i topy. Miały luksusowe plecaki, ale w wieku 17-18 lat były już zawsze ubrane na czarno. Ale wydawało się, że to też na zasadzie odpowiedzi na popularność tego trendu w modzie. Ubierały się tak samo, jak to bliźniaczki. Były bardzo dojrzałe jak na swój wiek. Pamiętam, kiedy byłam małą dziewczynką, myślałam, że ich mama, Margaret, jest zawsze tak pięknie ubrana. I potem doszłam do wniosku, że one również zaczęły robić to samo, by brać z niej przykład. Nigdy nie uważałam, że dziewczyny były za bardzo zamknięte w sobie lub dziwne. Myślę, że to raczej niedojrzałe dzieciaki uważały, że ich więź jako bliźniaczek była po prostu inna. Na tyle, że automatycznie zostały oznaczone etykietką dziwaczki. Kiedy byłyśmy dziećmi, pytałyśmy je, czy kiedykolwiek myślałyby zamienić się miejscami, na przykład na egzaminie. Ale zawsze tylko się śmiały i mówiły, że raczej tego nie zrobią. Tak wspomina je przyjaciółka. Wygląda więc na to, że opinia publiczna demonizowała tę rodzinę, a szczególnie dziewczyny, jako członkinie jakiegoś obcego kultu. Podczas gdy ci, którzy naprawdę je znali, mogli tylko powiedzieć o nich kochające się, oddane sobie, zupełnie zwyczajne, bardzo mądre, fajne dziewczyny. Może nie lubiły imprez, ale nie znaczyło to, że było w nich coś złego. Dziewczyny mogły być tylko marionetkami w tej koszmarnej historii. Wiadomo, że Margo i Grace wspólnie z ojcem napisały książkę zawierającą piosenki i poezję. Opublikowano ją w marcu 2008 roku. Był to więc bardzo rodzinny projekt, który jednak wykluczał Margaret. Nie wiadomo, czy ona się nie zgodziła, czy nie sądziła, by mogła wnieść coś do tomu, a może dziewczyny uciekły niejako pod skrzydła ojca, by chronić się przed mamą, która zazwyczaj głównie od nich wymagała. A jednak wydaje się, że geniusz, którym niewątpliwie był dr Manasukar, poddał się tyranii swojej żony, która być może go w jakiś sposób sparaliżowała i nie miał pomysłu, jak sobie z tym poradzić. Miał duszę techniczną, niehumanistyczną, nie wiedział, jak ma postępować.
Wygląda na to, że w tej rodzinie wystąpił przypadek irracjonalnego myślenia grupowego, a chodzi tu o grupę destrukcyjną. Członkowie takiej właśnie grupy izolują się od innych, mają swoje silne przekonania i nie czują potrzeby dostosowywania się do ogółu społeczeństwa. Dbają przy tym, by nikt nie domyślił się, co dzieje się w domu. Wszystko tu jest ściśle tajne i nie ma prawa wyciec. Na co dzień przebywają głównie ze sobą wzajemnie, z członkami własnej grupy. Zazwyczaj ma ona lidera, który powoli buduje swoją ogromną władzę nad członkami grupy. Zwiększa presję i wymusza kolejne decyzje. Lider decyduje o tym, w jakich okolicznościach i kiedy się spotkają, o czym będą dyskutować, kto zostanie wysłuchany, a czyje zdanie musi zostać zepchnięte na dalszy plan. Natknęłam się na informację, że wśród imigrantów wskaźnik tego rodzaju problemów oraz innych psychopatologii jest wyższy. A jest to związane z ogromnym stresem wywołanym samą emigracją, a także potem koniecznością dostosowywania się do zupełnie obcej kultury, co bardzo często przerasta dojrzałych ludzi, którzy przybyli do nowego kraju już jako ukształtowani dorośli. Potem psychologowie analizujący tę sprawę mieli domniemywać, że Margaret była liderem, a przy tym trafiła do przekonania jednej z bliźniaczek, która odgrywała rolę dominującej i to ona stała się niejako jej sojusznikiem. Druga bliźniaczka, ta bardziej wycofana, podporządkowała się. Manas zbliżył się do tej słabszej siostry, jeśli można to tak nazwać, i jakoś się zjednoczyli właśnie w tej uległości. Byli do siebie pod tym względem podobni. Pani Ukar natomiast cierpiała z powodu mrocznych emocji, niespełnienia, poczucia beznadziei, uwięzienia, przekonania o swojej przegranej. A niestety w takiej grupie destrukcyjnej zachowania lidera mają wywoływać podobne emocje i reakcje u osób uzależnionych od niego psychicznie. To powoduje, że zamknięta grupa nie kontaktująca się z nikim na zewnątrz nakręca się wzajemnie, przekazując sobie wizje, które niejako ich łączą. Taki przywódca może twierdzić, że zna przyszłość, ma kontakt na przykład z Bogiem, kosmitami, jakąś inną energią, czasem też oczywiście mroczną. Guru, dosłownie czy trochę bardziej metaforycznie, czasem dochodzi do wniosku, że wie, o co chodzi sile, której się poddał. Kobieta mogła na przykład wymyślić, że Bóg chce od niej poświęcenia. Ona ma zrezygnować ze swojej kariery i w zamian otrzymają ją córki. Czy uwierzyła w to? Dlatego poczuła się oszukana? Bała się też, że do rodziny dotrze wreszcie, że ona nie ma kontaktu z Bogiem. Niczego jej nie obiecał. Krótko mówiąc, jest to coś w rodzaju sekty, której historia może skończyć się jakimś odpowiednikiem Heaven's Gate. To historia amerykańskiego kultu UFO z San Diego. Pochłonął on życie 39 członków grupy, którzy zakończyli je w pełnym przekonaniu, że przybędzie po nich statek kosmiczny. Zazwyczaj przełom powoduje jakieś wydarzenie, które ma coś radykalnie zmienić i cała grupa jednoczy się w oczekiwaniu na to. W przypadku Ukarów miało to być dostanie się dziewcząt na prestiżową uczelnię, co byłoby potwierdzeniem całej pracowicie ukutej teorii. Miało nie pozostawić już wątpliwości co do tego, kim są dla Boga i że pani Ukar potrafi się z nim porozumieć, a nawet ułożyć. Tak się jednak nie stało i cały ten starannie zaprojektowany, zbudowany, odgrodzony od rzeczywistości świat runął. Ich matka doznała głębokiego szoku. Jej ostatnia nadzieja na spełnienie marzeń, odbudowę rodziny, odzyskanie wiary w siebie legła w gruzach. Doszła być może do wniosku, że teraz nie ma już żadnej drogi, by się wydostać z tej katastrofalnej sytuacji. Nie widziała alternatywy. Było tylko jedno wyjście, skrajne. A trzeba powiedzieć, że takie grupy często żyją obrazem świata niezgodnym z rzeczywistością. Całkowicie wypaczonym, przesadzonym, swego rodzaju mroczną karykaturą realności. Członkowie grupy polegają zwykle na swoim przywódcy, a gdy ten, że tak powiem, odlatuje, całkowicie traci kontakt z rzeczywistością, jest, można by tak powiedzieć, w innym świecie, to i jego wyznawcy tracą grunt pod nogami. Po prostu idą za nim, ufając, że on wie, co robi. Ukarowie, jak się okazało, przez ostatnie lata żyli planem uzyskania przez córki konkretnych dyplomów. I to w kraju, w którym teoretycznie mogłyby nie mieć szans jako obce.
nie były u siebie, a jednak miało im się to udać. Miały powtórzyć sukces matki z Turcji, tylko że w nowych warunkach. Gdy okazało się to niemożliwe, wszyscy członkowie rodziny doszli do wniosku, że oto Bóg ich opuścił. Skoro nie mogą żyć razem na odpowiednim poziomie, dojść do swoich celów, to przynajmniej mogą razem odejść. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie te wnioski zebrałam analizując późniejsze wypowiedzi na ten temat, które z kolei nie powstały na podstawie rozmów z tą rodziną czy badań wykonanych za życia jej członków. Trzeba więc na to wszystko patrzeć z pewnym dystansem. Ja oczywiście nie jestem też ekspertem w kwestii grup destrukcyjnych, a jeżeli ktoś z Was jest i widzicie tutaj coś ważnego, co warto byłoby dodać, podkreślić czy nawet sprostować Waszym zdaniem, to jak najbardziej. Pewnie całkiem sporo udało się jednak ustalić, szczególnie, że tego rodzaju przypadków było już trochę w historii świata i można znaleźć pewne analogie. Jeden z wniosków mówi o tym, że to wszystko, co się stało, było wynikiem wielu czynników. Wszystko jednak zaczęło się od tego, że imigrantka Margaret Ukar nie była w stanie przystosować się do życia w Ameryce, pomimo że mieszkała tu całe dziesięciolecia. Miała skłonność do planowania życia sobie i dzieciom co do joty i snucia początkowo bardzo optymistycznych scenariuszy, w których udaje jej się wszystko. I w Turcji w istocie tak było. Skończyła trudne studia, stała się lekarką, spełniała się. Była przekonana, że w Ameryce powtórzy ten sukces, szczególnie gdy mężowi szło całkiem nieźle. Był w stanie tutaj dalej rozwijać się, znaleźć sobie dobrą pracę, nieźle zarabiać. Ona jednak nie dawała sobie rady. Nie poszło także, gdy otworzyła sklep jubilerski. Miało to jej zastąpić karierę w medycynie. Gdy i to się nie powiodło, była sfrustrowana, głęboko nieszczęśliwa. Tak bardzo, że zaczęła uciekać od realnego świata, a w swoim własnym towarzystwie, w którym przebywała godzinami w domu, łatwo jej było zaprzyjaźnić się z własnymi urojeniami, jakichś układów z Bogiem, który był w stanie odpowiedzieć na jej modlitwy i zbudować jej życie, jakiego pragnęła. Czuła jego bliskość, była przekonana, że on jej odpowiada i w jakiś sposób potwierdza to, że jej modlitwy doprowadzą do upragnionego efektu. Gdy tak się nie stało, poczuła się oszukana, ośmieszona i poniżona. Jej zdaniem Bóg najpierw ją wspierał, obiecywał jej pewne rzeczy, ona przekazywała te wieści rodzinie, a nagle ją pozostawił. Wydaje się, że Manas całkowicie wierzył żonie, o czym może świadczyć ogromny szok, gdy okazało się, że coś z tymi wiadomościami, które ona ma od Boga, jest nie tak. Być może to również jeden z powodów katastrofy. Żona wydawała się niejako natchniona. Była guru, który ma kontakt z niebiosami. Miało się wydać, że wcale nie jest wybranką Boga. Wydaje się, że pewność małżonków co do przyszłości dziewcząt wywiedli oni po prostu z urojeń, kontaktu z Bogiem, który im to w jakiś sposób obiecał. To dlatego nie mieli pomysłu na nic innego. Nie widzieli dla siebie innej drogi. Utracili w jednej chwili wszystko, w co wierzyli. Bo nie chodziło tylko o te studia, o prestiż, może o pieniądze, ale też najprawdopodobniej o to, że religia, Bóg stanowiły fundament ich życia, a dom bez fundamentu się wali. Jednak co najgorsze, nie tylko dla rodziców, którzy jak wiemy czasem żyją marzeniami o przyszłości dzieci, nie pozostawiając im samym możliwości decydowania o sobie. Jednak tak naprawdę te dziewczyny miały już 21 lat. Były dorosłe, mogłyby robić co tylko przyszłoby im do głowy. W 2008 roku skończyły już pierwszy stopień studiów z biologii człowieka na uniwersytecie. Świat stał otworem, mogły robić karierę, doskonale zarabiać, rozwijać się, założyć rodzinę. Ale najwyraźniej rodzice nigdy na to nie wpadli, na to, że dzieci mogą wyfrunąć z gniazda i mieć własne życie, że są odpowiedzialne za siebie, że mają własne szanse i swoje plany. Nie przyszło im to nawet do głowy. Były niejako integralną częścią tej całej struktury, tej grupy destrukcyjnej. Nie mogły z niej wyjść. A możliwe, że dziewczęta, które doskonale wiedziały, że nie ma dla nich innej drogi, bo były od lat wychowywane ze świadomością, że mają zostać lekarkami, czuły się po prostu winne, że zawiodły. Teraz były jak sparaliżowane, całkowicie załamane i nie miały sił, by o siebie walczyć. Uważały, że to wszystko ich wina, wstydziły się, wiedziały, że zawiodły. Być może dlatego nie walczyły?
Gdyby jednak rozpatrywać to wszystko w kategoriach Boga, losu, przeznaczenia czy czegokolwiek innego, to miały przecież tak wiele. Można by powiedzieć tak ogólnie, że niebiosa były dla nich łaskawe, czy dosłownie, czy metaforycznie. Miały przecież siebie nawzajem, urodę, urok osobisty, świetne wykształcenie, zdrowie, młodość. W jakimś sensie można by powiedzieć, że miały wszystko. A jednak ich rodzice obrazili się na Stwórcę i niejako zemścili się na Nim, popełniając śmiertelny grzech. Do dziś jednak nikt tak do końca nie wie, jak to było i o tym trzeba pamiętać. Czy matka zmusiła dziewczyny do tego, by przyjęły leki, które okazały się trucizną, czy w jakiś sposób je zaszantażowała, użyła swojego wpływu jako przywódcy sekty, doprowadziła je do tego, że czuły się tak bardzo winne, iż same w jakiś sposób tego chciały? A może uwierzyły, że to jest naprawdę jedyna droga do jakiegoś rodzaju spokoju, spełnienia, którego na tym świecie nie mogą zaznać? Tego nie wiemy. Nawet gdyby dojść do wniosku, że w jakimś sensie była to ich decyzja, to oczywiście nie do końca świadoma, jak to zwykle bywa w takich grupach destrukcyjnych funkcjonujących na takiej zasadzie. Jednak czy w ogóle tylko o to chodziło w całej tej sprawie? Dziś już nie da się tego sprawdzić i udowodnić ponad wszelką wątpliwość. Ale jak się domyślacie, skoro nic nie jest pewne do końca, to teorie można mnożyć. Po tym, jak w 2018 roku ukazał się artykuł Nida Madena, czyli sąsiada, o którym wam już tutaj nieraz wspominałem, pod jego tekstem otwarto forum. I nie ma tam zbyt wielu wpisów, ale pojawiła się kolejna teoria, która przekonuje z kolei przeciwników tej z obrażeniem się na Boga. Domyślano się natomiast, że bliźniaczki nie bez powodu nie miały życia towarzyskiego w takim wieku. Nigdy nie umówiły się na randkę, żaden chłopiec nie odwiedzał tego domu. Nie miały ukochanych, przyjaciółek takich, z którymi byłyby bardzo zżyte i wzajemnie się odwiedzały. Właściwie to nie wychodziły z domu. Prawdopodobnie w czterech ścianach działo się coś, co sprawiało, że któreś z rodziców chciało je mieć na własność. Mogło to mieć charakter na przykład intymny. Którejś z rodziców mogło wykorzystywać dziewczęta. Możliwe, że w pewnym momencie chciały one wyjawić, co się dzieje, czy też na przykład po prostu uciec z tego domu, rozpocząć nowe życie, a matka zdecydowała, że nigdy na to nie pozwoli. Mogłoby się to wiązać z ogromnym wstydem, bała się być może kompromitacji, może tego, że dziewczęta mogą na przykład pójść do psychologa lub na policję. Zdecydowała się więc na desperacki krok, by je zatrzymać. Możliwe jednak, że bliźniaczki miały pełne przekonanie, iż nie mają na tym świecie nikogo i żadna droga nie będzie dla nich odpowiednia bez rodziców i nie mają gdzie pójść. Jeśli więc ci zdecydowali o tym, że to koniec, to one muszą się poddać, bo to jedyna opcja. Tych teorii pewnie jeszcze parę można by wymyślić. Nie zmienia to jednak faktu, że sprawa jest wprost nieprawdopodobna, wciąż tajemnicza, pokręcona i dziwna. Jestem bardzo ciekawa, co wy o tym wszystkim myślicie. Czy sądzicie, że sąsiedzi dotarli do prawdy? Czy Ned Madden zdobył te kluczowe zeznania? Czy dowiedział się, co było prawdziwym problemem i dlaczego sprawy potoczyły się w ten sposób? Powiem wam jeszcze, że bardzo często widywano brata Margaret, który siedział przed tym domem, skrywał w dłoniach twarz i bardzo płakał. Pytał, dlaczego zrobili to jego matce. Zdał sobie sprawę, że najprawdopodobniej winni byli tu dorośli, małżonkowie. W jakimś stopniu zdecydowali o losie swoich dzieci, bo to była ta jedna najbliższa rodzina, którą sami założyli i w ten sposób poprowadzili. Była to oczywiście ogromna tragedia, ale mężczyzna uważał, że matka nie miała z tym nic wspólnego. Była kobietą bardzo ułożoną, owszem doświadczoną przez życie, ale myślącą logicznie, chłodno i nigdy nie zgodziłaby się na to, by wziąć udział w takim absurdzie. Był przekonany, że Ukarowie siłą odebrali jej życie. Moi kochani, czekam już na wasze komentarze. Przypominam o śledztwach z Dreszczykiem na drugim kanale i chociażby o historii matki i córki ubranych na czerwono, które weszły do windy, wyszły z niej i zniknęły. Zapraszam was do zgłębienia tej historii i może wy spróbujecie odgadnąć, które z rozwiązań jest prawdziwe. Jeśli macie ochotę wesprzeć kanał, zerknijcie proszę na Patronite. Buziaki i do usłyszenia.